wójta gminy Drelów, Gminnego Centrum Kultury oraz sołectwa wsi Zachajki. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitać wszystkich Państwa na dożynkach gminy Drelów w Zachajkach. Witam Was bardzo serdecznie. Jest to wyjątkowa uroczystość wieńcząca okres ciężkiej pracy rolników. Osób ambitnych, pracowitych, dbających o wizerunek gospodarczy naszego regionu. Ich trud zasługuje na szczególne docenienie, dlatego dziś spotykamy się w Zachajkach i wspólnie cieszymy się z zebranych tego roku plonów. Nieodłączną tradycją związaną ze świętem plonów jest korowód dożynkowy, który mieliśmy okazję i przyjemność podziwiać podczas przemarszu z kaplicy. Zanim nastąpi prezentacja poszczególnych delegacji, proszę chorążego o wprowadzenie pocztów sztandarowych, a Państwa o powstanie. Zachajki to miejscowość, która zajmuje powierzchnię 1944 hektarów. Liczba ludności na dziś wynosi 321 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pani Krystyna Kozłowiec, radną gminną pani Ewa Tarasio. Wieś oprócz silnej gałęzi rolnictwa prężnie rozwija się także przemysłowo, mając na swoim terenie kilkanaście przedsiębiorstw. Przez wieś przebiega droga wojewódzka 813. Działa tutaj także koło gospodyń wiejskich i zespół śpiewaczy Czerwone Korale. Kolejny snop zboża koniec prac przybliża, gdy ścięty ostatni, czas dokończyć żniwa. I za bogate plony w tych kłosach schowane, dziś złożyć wieniec będzie nam dane. Podzięka to za dary, które ziemia rodzi. Okazałym i dumnym podziękować się godzi, gdyż plony te bogate, mieniące się złotem, zwieńczone ciężką pracą, wysiłkiem i potem. Lecz nagrodą za wytrwałość i spracowane ręce ta łaska, którą daje Boże Najświętsze Serce. Dołcha posiada ogólną powierzchnię 899 hektarów. Są to gleby klasy 5 i 6 bonitacji. Liczba mieszkańców wynosi 493 osoby. We wsi zlokalizowany jest ośrodek pomocy osobom uzależnionym, szkoła podstawowa, prężnie działa także jednostka OSP. Sołtysem jest pani Katarzyna Ochiewicz, a radnym gminnym jest pan Marcin Korolczuk. Drelów to wieś zajmująca powierzchnię 1706 hektarów. Pod względem mieszkańców jest wsią najliczniejszą, liczy 952 mieszkańców. W miejscowości mieści się Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Zespół Usług Wodociągowych i Komunalnych, Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna. Funkcjonuje także licznie koło gospodyń wiejskich. Sołtysem jest pan Zbigniew Ciesielski, radnymi gminnymi Anna Ciesielska i Marian Semeniuk. Powierzchnia wsi to 2339 hektarów. Liczba mieszkańców to 420. Prężnie działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Funkcjonuje tutaj także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Powiatowym Szpitalu w Międzyrzecu Podlaskim. Radnym gminnym jest Mirosław Daciuk, a sołtysem Henryk Kozłowiec. Powierzchnia wsi to 753 hektary. Wieś liczy sobie 165 mieszkańców. Jest specjalizującą się w hodowli drobiu i trzody chlewnej. Radnym gminnym jest Wiesław Szykut, a sołtysem Barbara Oleksiuk. Wieś zajmuje powierzchnię 415 hektarów. Liczba ludności to 364 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pan Edward Juchimiuk, radnym gminnym pan Zenon Korniuk. Wieś specjalizująca się w hodowli bydła mlecznego, a także drobiu. Działa tutaj jednostka OSP, funkcjonuje także dom dziecka. Szóstka to wieś zajmująca 1645 hektarów z liczbą mieszkańców 437. Jest to miejscowość, w której rolnicy specjalizują się w hodowli bydła i produkcji mleka wysokiej jakości. Znajduje się tutaj szkoła podstawowa, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotnicza Straż Pożarna, koło gospodyń wiejskich. Funkcjonuje także ośrodek zdrowia. Sołtysem wsi jest Karol Marczuk, a radnym gminnym Mirosław Magier. Wieś zajmuje powierzchnię 1048 hektarów, liczy sobie 386 mieszkańców. Rolnicy specjalizują się w hodowli bydła i produkcji mleka. Wieś bardzo aktywna rolniczo. Sołtysem wsi jest pan Jan Kaparuk, a radną gminny pani Dorota Grzeszuk.
że Rocin jest największą obszarowo wsią w gminie Drelów. Zajmuje powierzchnię 4000 hektarów. Zamieszkuje ją 528 mieszkańców. Funkcjonuje tutaj szkoła podstawowa, filia gminnej biblioteki publicznej. Bardzo prężnie działają tutaj organizacje społeczne, takie jak Koło Gospodyń Wiejskich, a także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Sołtysem wsi jest pan Tomasz Bieniek, a radnym gminnym pan Ryszard Jaszczuk. Dożynki to bezsprzecznie najważniejsza uroczystość w gminie Drelów. W gminie rolniczej, gminie, gdzie umiłowana jest tradycja do kultywowania takich, że właśnie obchodów, gdzie dziękujemy przede wszystkim Bogu za zebrane plony, kłaniamy się nisko w podzięce za Jego życzliwość i prosimy o to, ażeby w swojej opiece nas pozostawił. Jeśli dożynki to święto, a jeśli święto, to goście. A im więcej tych gości skorzystało z naszego zaproszenia, uczyniło nam ten honor, tym bardziej cieszymy się i tym dostojniej to święto będziemy celebrować. Zachajki to wyjątkowa miejscowość, miejscowość, która rozwija się bardzo prężnie, w której splatają się interesy lokalnych mieszkańców, rolników, dziada, pradziada, ale też i przedsiębiorców, którzy zechcieli tutaj swoje biznesy, myślę, że na trwałe, mam taką nadzieję, co na całość się umiejscowić. W związku z tym to, że wsparli nas tutaj i są obecni z nami, świadczy o tym, że się z nami asymilują, że nas wspierają i że po części stają się już powoli częścią sołectwa i całej naszej pięknej gminy. Zgodnie z tradycją przynosimy płody ziemi, plony naszych pól, ogrodów, sadów. Jest to efekt ciężkiej pracy naszych wszystkich rolników. Dziękujemy im za ten trud włożony w wyprodukowanie ich. Niesiemy także chleb upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Mamy nadzieję, że nie zabraknie go w ciągu roku dla żadnej rodziny. Ten chleb jest to efekt ciężkiej pracy wszystkich rolników, mieszkańców naszej gminy, którzy pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, susza, potem opady, zdołali jednak zebrać obfite plony. Wójcie gminy Drelów, powierzamy Ci trudne, ale zaszczytne zadanie. Na Twoje ręce składamy owoce pracy wszystkich rolników. Przyjmij ten chleb, znak bogactwa naszej gminy. Dziel go sprawiedliwie, aby wszyscy go skosztowali i aby wszystkim nam, a szczególnie naszym dzieciom, go nie zabrakło. Dziękuję. Z ogromną wdzięcznością, ale też i odpowiedzialnością przyjmujemy ten chleb, symbol tegorocznych zbiorów, symbol pracy wszystkich mieszkańców naszej gminy, za którą im po raz kolejny serdecznie dziękujemy i zobowiązujemy się
jako reprezentanci wspólnoty samorządowej, że uczynimy wszystko, aby nikomu tego chleba nie zabrakło go, zwłaszcza tym, którzy są najbardziej potrzebujący. Wracamy po rocznej przerwie, wracamy z formułą otwartych dożynek gminnych, najważniejszego święta naszej gminy. Jeszcze nie w pełnej formule, nie takiej, jakbyśmy oczekiwali, z racji ograniczeń pandemicznych niestety nie możemy wrócić do wszystkich atrybutów naszych dożynek, takich, do których przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata. Niemniej to, co najważniejsze do przekazania i co najważniejsze do zaakcentowania w tych dożynkach, w święcie plonów, w święcie rolników i wszystkich mieszkańców naszej gminy, się stało i stać się będzie, dziać się będzie nadal. Za nami uroczysta msza święta i Słowo Boże, które wygłosił ksiądz Józef Brzozowski. Dziękujemy księże za te słowa, za wskazówki, za umiejętne, jak zawsze celne, dosadne i prostolinijne przedstawienie nam tego, co najważniejsze. A najważniejszym bezwzględnie dla nas wszystkich jest zgoda i rozwój. Staramy się tak funkcjonować w naszym samorządzie, dzieląc atrybutami sprawowania władzy się ze wszystkimi wokół, od sołtysów poczynając, a właściwie od wspólnot wiejskich, od zebrań wiejskich, gdzie mieszkańcy wyrażają swoją wolę, aż po radę gminy, która o najważniejszych kierunkach rozwoju gminy decyduje. I bardzo chciałbym, żeby było tak zawsze. Większość, zdecydowana większość naszych gmin, naszych samorządów w naszym kraju właśnie takie zasady wyznaje. Dlatego też bez zbytniej megalomanii powiem, to ci rządzący na górze powinni od nas uczyć się zgody, umiejętnego funkcjonowania i szacunku dla drugiego człowieka. Zachajki są wyjątkową miejscowością, która jak żadna inna bardzo szybko się zmienia. Cała nasza gmina, całe nasze Podlasie zmienia się bardzo szybko w ostatnim czasie. Natomiast Zachajki w związku ze swoim położeniem zyskują w tych zmianach jak najwięcej. Możemy się uginać pod naporem europejskich wartości. Wiele z nich jest zacnych i godnych do tego, żeby je przyjąć. Ale musimy pozostać przy tym, co dla nas jest najważniejsze i co stanowi o sile naszej wspólnoty. Bardzo życzę nam wszystkim, ażebyśmy w tej zgodzie funkcjonowali jak najdłużej. W tej otwartości, umiejętności współpracy ze wszystkimi, również tymi, którzy obok nas chcą się osiedlać, chcą zmieniać naszą gminę, bo to nic złego. Ale dobrze by było i najlepiej by się stało, gdyby, jeśli chodzi o wartości, te, które stanowią sile naszych sołectw, naszych miejscowości, naszych gmin, pozostały nienaruszone. Jestem przekonany o tym, że tak się stanie, ale musimy o tym pamiętać. Przede wszystkim o skromności, prostolinijności, prawdomówności i szacunku do drugiego i tej pomocy sąsiedzkiej, z której słyniemy jako Podlasie. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w dożynkach gminnych, że jest to najważniejsze wydarzenie dla każdego rolnika. Jest to odpoczynek, ale również i radość po ciężkiej pracy. Jest to zwieńczenie całorocznej pracy, gdzie wszyscy czujemy się bezpiecznie. Czujemy się bezpiecznie dlatego, że mamy chleb i nigdy dzięki waszej pracy nie zabraknie go na polskim stole. Również mam zaszczyt reprezentować pana marszałka województwa lubelskiego, który do mieszkańców gminy Drelów skierował najserdeczniejsze życzenia. W imieniu mieszkańców Zachajki całej naszej gminy chciałem ci podziękować. Na ręce twoje przekażesz to panu staroście za inwestycje w naszej gminie, bo jest ich wiele. Jest ich bardzo wiele, szczególnie w przedmiocie dróg, choć nie można nie wspomnieć o milionach zainwestowanych w łuski, w ośrodek opiekuńczo-leczniczy. Ta droga, po której dzisiaj nasz pochód przechodził, jest świeżo wyremontowana. W tym roku jeszcze powiat szykuje kolejną, tym razem budowę części odcinka łączącego Zachajki z Przechodziskiem. Dziękujemy, że mamy tam ludzi, za to, że pamiętają o nas i odpowiednie środki z funduszy powiatowych są przeznaczane na rozwój naszej gminy. To nam ułatwia funkcjonowanie, poprawia bezpieczeństwo i staje się nasza gmina dzięki temu atrakcyjniejsza również dla inwestorów, a to jest w oczywisty sposób przekładające się na
rozwój naszego samorządu. Wiem, jak ważna dla powiatu, jak ważna jest ta infrastruktura powiatowa na terenie gminy Drelów. Gmina Drelów to jedna z największych gmin, typowo właśnie rolniczych, stanowiących o sile gospodarki naszego powiatu. To wy tak naprawdę tworzycie tę całą tradycję, gdzie my możemy mówić jako cały powiat o rolniczym jego charakterze. Wasze nowoczesne rolnictwo, wasze tradycje tak naprawdę budują markę tego powiatu i za to przede wszystkim chcę wam podziękować. Szanowni Państwo, no dzisiaj taki dzień bardzo aktywny w całym regionie, bo mamy wiele uroczystości dożynkowych. Ja zacząłem od miejscowości Radcze w powiecie parczewskim. To jest taka malusieńka miejscowość, pewnie ze 100 adresów, ale prosił ksiądz proboszcz, nowy proboszcz, który przyszedł z Dęblina właśnie od tej miejscowości Radcze, żeby odwiedzić tych właśnie ludzi, posłuchać, wsłuchać się w słowa tych właśnie najdrobniejszych rolników, tych, którzy mają często najwięcej do przekazania, tych, których trud gwarantuje nam to właśnie bezpieczeństwo żywieniowe, to właśnie gwarancję chleba, którym musimy się dzielić sprawiedliwie, którego sensem i celem jest właśnie dzielenie się nim, dzielenie się chlebem. To jest dzisiejsze właśnie święto. Ja do miasta nie pojadę, ja tam wolę swoją wieś. Tutaj przestrzeń i powietrze dookoła czyste jest. Kwiaty kwitną, łąki pachną i bocianów słychać klek. Żaby w stawie też kumkają, to jest nasza polska wieś. Życie tu piękne jest, na wsi warto żyć. Każdy z nas serce swe chciałby tutaj skryć. Co tu rzec, jedno wiec, tych uroków moc nie przesłoni ciemna noc. Życie tu piękne jest, na wsi warto żyć. Każdy z nas serce swe chciałby tutaj skryć. Co tu rzec, jedno wiec, tych uroków moc nie przesłoni ciemna noc.